Sportowa rywalizacja to świetna forma spędzania wolnego czasu. W turnieju o Puchar Lata swoich sił mogą spróbować sportowcy w różnych kategoriach wiekowych. Tabela będzie rozpisana do gry każdy z każdym, także tych meczów będzie sporo. Później wyłonimy najlepszych i odbędzie się już turniej taki finałowy na zakończenie. Na zwycięzców czekają nie tylko pamiątkowe puchary, ale także atrakcyjne nagrody. Najlepszych zawodników poznamy za kilka tygodni. Na koniec wakacji albo na początku września. Do końca sierpnia zawodnicy będą grali, natomiast z początkiem września odbędą się te rozgrywki finałowe. Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zapowiada już kolejną edycję letniego Pucharu Lata i nie wyklucza zorganizowania zimowej edycji rozgrywek.